kierowca, uczeń, stolarz, nauczyciel, żołnierz, szklarz, cieśla, magazynier, uczeń, murarz, tokarz, ślusarz, technik, a więc naprawdę naród. Ten plac i ten pomnik upamiętniają ich ofiarę. Dlatego jesteśmy tu dziś, w 29. rocznicę zakończenia szczecińskich strajków sierpniowych, których efektem było podpisanie porozumień, wśród których jednym z najważniejszych było prawo do zrzeszania się w wolne, niezależne związki zawodowe. Naszą uroczystość rozpoczniemy od wysłuchania hymnu państwowego. Tegoroczna rocznica, tegoroczne święto, zwłaszcza na Wybrzeżu, tutaj, w Szczecinie oraz w Trójmieście, przepojone są troską i niepokojem. Nie ma w nas radości, ale na przekór wszystkiemu nie tracimy nadziei, nie opuszczamy rąk, nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko stracone, bo taka jest solidarność. Stoimy tutaj w dniach, w których tak wielu ludziom ciężko jest na sercu. I nadziei szuka się wbrew nadziei. Ale przecież właśnie w takich sytuacjach, pozornie beznadziejnych, może się rodzić na nowo solidarność. Sekretarz stanu przed Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister Władysław Stasiak.